Witam serdecznie w programie Vanilla Disco Polo, Iwona Zajączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest lider zespołu, którego historia rozpoczęła się w 1999 roku. Związany on jest profesjonalnie ze sceną muzyczną. Na dyskografię zespołu składa się kilkanaście autorskich kompozycji, lecz również niezliczona ilość dobrze znanych przebojów muzyki popularnej ostatnich 30 lat. Szerszej publiczności grupa zaprezentowała się w maju 2009 roku po wydaniu płyty Drogi mój teściu. W drugiej połowie 2009 roku powstała płyta zawierająca największe przeboje Krzysztofa Krawczyka pod tytułem Amore mio. Dziś w programie zaprezentujemy trzecią płytę pod tajemniczym tytułem Ja nie chcę być już kawalerem. Uwaga, przenosimy się do studia, gdzie czeka na mnie Adam Chrola. Witam Cię, Adasiu. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Przed nami leży najnowsza Twoja płyta, jeszcze gorąca. Może parę słów o tej płycie?
Więc tak, dokładnie w poniedziałek 22 sierpnia ujrzało światło dzienne najnowsza płyta pod tytułem Ja nie chcę być już kawalerem. Właśnie wygląda tak. Zachęcam do nabycia. Sporo utworów jest moich autorskich, a także Janusza Bańkowskiego. Są w tym też chyba bodajże dwa covery mojego ukochanego wykonawcy. Chyba wiadomo, o kogo chodzi. No, płyta jest utrzymana w takim, można powiedzieć, klimacie jak pierwsza, czyli coś w stylu Teścia. Aczkolwiek jest dużo szybszych, dużo utworów. Cóż, ocena nie należy do mnie, tylko do słuchaczy. Mam nadzieję, że się spodoba. Zachęcam. Jak wspomniałeś, większość utworów jest twojego autorstwa. Powiedz mi, czy trudno, czy ciężko napisać jest piosenkę? Nie jest łatwo, ale czasami jest coś takiego, nie wiem jak to nazwać, wena czy coś w tym stylu, ale na przykład tą piosenkę tytułową o kawalerze napisałem sobie leżąc przed telewizorem w ciągu godziny. Czyli masz talent. Nie mnie to oceniać.
Adasiu, słuchaj, zaczynałeś swoją karierę muzyczną jako młody chłopak. Dziś już jesteś dojrzałym mężczyzną. Czy także twoja muzyka dojrzała? Czy dojrzałeś muzycznie? Czy znalazłeś już swój kierunek muzyczny? Myślę, że tak. Myślę, że to jest właśnie ten kierunek, który teraz obecnie jest, czyli taka muzyka, taki rodzaj muzyki, niektórzy nazywają disco polo, niektórzy folk. I to jest dobra nazwa. Ale taka, ja to zawsze żartuję, że to jest muzyka dla rodziców moich znajomych. Ale też dużo młodych ludzi słucha tego rodzaju utworów, także myślę, że jest w porządku. Wróćmy jeszcze do wcześniejszej płyty. Drogi mój teściu. Ta piosenka, tytułowa piosenka, odnosi też wielkie sukcesy w naszym radiu. Jest często proszona przez słuchacze Radia JART 89,2 FM. Powiedz, dlaczego Drogi mój teściu? A to już za tą piosenkę muszę podziękować dla mojego przyjaciela Janusza Bańkowskiego, który właśnie mi tę piosenkę napisał, muzykę i słowa. To był taki, jak się pewnie Państwo domyślają, taka eksperyment po piosence Żono moja, tak? Potem przecież powstały jeszcze inne utwory rodzinne. Dokładnie, tak. Piosenka, z tego co wiem, spodobała się słuchaczom. Teledysk był też, tak można powiedzieć, humorystycznie nagrany nad jeziorem. Mhm. Przyjęła się. Ale to nie jest twój teść w teledysku. Nie. Ja nie mam teścia, bo... Jeszcze jestem kawalerem. Tak, dokładnie. Dobrze. Kolejna płyta, Amore Mio. To są największe przeboje, złote przeboje, tak? Krzysztofa Krawczyka. Dlaczego akurat ten wykonawca? Krzysztof Krawczyk jest moim idolem muzycznym. Słychać się tak, jak wykonujesz te piosenki, tak, że to są piosenki od serca. Bardzo mi się podoba jego twórczość muzyczna. Fajny gościu, rewelacyjne utwory, tyle lat na scenie. Po prostu, na przykład, jak byłem kiedyś na jego koncercie, to zaczarowało mnie to, że ludzie od 20 do 120 stoją, po prostu się kołyszą w rytm jego muzyki. Po prostu, no... Ja tylko sobie, nie wiem, mogę pomarzyć o czymś takim, aczkolwiek to jest moje marzenie, żeby być chociaż w połowie taki jak on, jeżeli chodzi o muzyczną. Aż jednak chłopiec, który ci
Adasiu, powiedz mi, a o czym marzysz tak prywatnie? Jakie są twoje marzenia? Nie mam wygórowanych marzeń, nie marzę o milionach, nie marzę o jakichś, nie wiem, luksusowych samochodach czy tam domach. Po prostu chciałbym sobie fajnie, spokojnie żyć, robić to, co lubię, czyli koncertować, nagrywać muzykę, uwielbiam pracę w studiu. Tak sobie żyć. Nie mam wygórowanych marzeń na pewno. Po prostu robić to, co kocham. Dokładnie. Powiedz mi, Adamie, jaki jest twój ideał kobiety? Jak powinna wyglądać twoja kobieta? A czy jest dobry ideał? Ale może twój? Jak no na pewno wyglądać? Powinna być blondynką, tak? No niekoniecznie, dlaczego? Niekoniecznie. Nie. Myślę, że ideał to jest charakter. Mhm. Wygląd się z czasem zmienia. To co w sercu, tak? Charakter i dobre serce to jest chyba najważniejsza cecha. I to jest właśnie chyba ideał. Wiem, że wkrótce nas opuszczasz, na około 8 miesięcy, tak? Na okres 8 miesięcy. Powiedz mi, czy to są twoje wakacje, czy będą też plany odnośnie muzyki? Powiem tak, to jest po prostu to i to. Wakacji jeszcze nie miałem w tym roku, a akurat będę miał to szczęście, że będę nad samym oceanem. Mam po prostu 10 minut drogi na samą plażę nad oceanem. To sobie na pewno tam trochę odpocznę.
słoneczku. A jeżeli chodzi o muzykę, to jak najbardziej. Tam jest bardzo dużo Polonii. Jest dużo fajnych imprez polonijnych. A oprócz tego jeszcze mam plan nagrać tam dodatkowe teledyski też do nowej płyty. Na pewno zobaczymy je w telewizji Yard. No, na pewno. Najnowszą płytę promują już dwa teledyski, tak? Teledysk Dziękuję oraz teledysk Pijak Patriota. Teledysk Dziękuję na pewno poświęcony jest komuś bliskiemu. Jest poświęcony mojej drugiej połowie. Zaś powiedz nam coś bliżej o drugim teledysku, Pijak Patriota. Przyznam, że jest to kontrowersyjny teledysk. A więc tak, jeżeli chodzi o tą piosenkę, to jest taki, można powiedzieć, żartobliwe spojrzenie na to, co nas otacza w polityce, tak? Oczywiście tym teledyskiem, ani tą piosenką, broń Boże, nikogo nie obrażamy. Tą piosenkę napisał dla mnie mój przyjaciel Janusz Bańkowski i popatrzył na mnie i mówi, że ty to wykonasz. Można powiedzieć, że to jest takie, no mówię, tak jak powiedziałem, humorystyczne podejście do świata polityki. Jeszcze raz powtarzam, że nikogo w tym nie obrażamy, tylko taki uśmieszek. Adasiu, jesteś przystojnym, bardzo interesującym człowiekiem, mężczyzną. Powiedz, czy posiadasz jakieś wady? Mnóstwo. Mnóstwo wad. Ale takich małutkich, że ich prawie nie widać. Czyli prawie ideał. Nie, ideał na pewno nie, ale każdy człowiek posiada wady i zalety. Wiemy, że miałeś kłopoty zdrowotne, wszystko już jest w porządku, trzymaliśmy kciuki oczywiście. Czy czegoś możemy ci życzyć jeszcze w związku ze zdrowiem? No na pewno jeszcze nie jest tajemnicą, że miałem wymieniany staw biodrowy. W przyszłości będę miał wymieniany drugi. Może tego, żeby się wszystko dobrze udało. Aczkolwiek na razie jest wszystko w porządku, radzę sobie bardzo dobrze i oby tak było. Także cieszymy się, życzymy dalej zdrowia, trzymamy kciuki. Dziękuję Ci, Adasiu, za przybycie do naszego studia. Masz możliwość teraz kogoś pozdrowić, fanów, znajomych, przyjaciół. Dziękuję serdecznie i oczywiście pozdrawiam wszystkich Państwa. Zachęcam do nabycia najnowszej płyty, nie tylko najnowszej, tak jak wszystkich płyt. Mam nadzieję, że muzyka, która jest na tych płytach, się Państwu spodoba. No i cóż, ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za wspólną uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie Vanilla Disco Polo. Dziękuję. Iwona Zajączkowska. Wszystko dziś przygnębia cię i nie możesz sobie.